jak dawniej powiem ci, że moi drodzy panowie, zgłaszajcie się u mnie na social mediach. Macie numer telefonu do naszego menedżera Jacka Jastrowicza i tam jest również mail, więc tam możecie zgłaszać swoje kandydatury. Bo tak naprawdę tutaj Just Five powraca i będzie dla fanów ogromna gratka, bo już latem winylowa płyta Just Five Kolorowe Sny i na wszystkich serwisach streamingowych wszystkie utwory, czy z trzech płyt zespołu Just Five, czyli praktycznie 40 numerów. To w tamtych czasach był największym idolem nastolatek? Ja. No so, Kabel się w tej chwili reaktywuje, więc dlaczego nie Just Five? No najważniejsze, że oni tego chcą. Tak naprawdę przez całą moją karierę solową cały czas mi się ludzie pytali, kiedy powrót. I ostatnio była taka sytuacja, ktoś dał na media społecznościowe, że zespół Just Five wraca i zostałem zasypany informacjami, gdzie można już kupić bilet. Będzie się działo, zobaczymy. Te były fanki wręcz dopominają się o te piosenki, chcą je usłyszeć na scenie. Pewnie nie będzie już tych aktów miłości, typu rzucanie stanikami i tak dalej. Będzie łezka. Ale będzie ta łezka wokół i ta ciara taka, myślę, nadal przy tych piosenkach. Ta sama energia, ten sam klimat, więc jest naprawdę fajnie. Oczywiście jesteśmy starsi, no. Ja jestem tancerzem, choreografem. No to marzenie. Jak to się mówi, robić choreografię w boysbandzie i jeszcze w nim być. Cały czas dostaję takie jakieś informacje. Ten ale przytył, ten ale się postarzał. Ja mówię, ludzie kochani, ja miałem wtedy 14 lat, a teraz mam 42. Więc to jest normalne, że człowiek się starzeje, ale cały czas jestem pełen werwy. Dostarczy ci wielu wzruszeń, bo chcę, bo muszę. Dwa telefony wykonaliśmy. Na zasadzie krótkie pytanie, to była rozmowa, nie wiem, no dwugodzinna, wspomnienia i w zasadzie zapadła decyzja. Dlaczego zdecydowałeś się powrócić z Just Five? Rzeczy, które słyszałem, które nowe nadchodzą. Fajne rzeczy po prostu Sławek z Aldoną zaczęli robić. I jak puściła mnie, no to ja mówię, no to jestem ja, tak? To ja to chcę. Dlaczego ja wróciłem do tego zespołu? Dlatego, że ostatnim czasem miałem trudny okres zdrowotny. No i diagnoza moja nie była zbyt dobra. I stwierdziłem, że naprawdę trzeba chwytać dzień, chwytać chwilę. Gdzie nie ma róż, tam nie ma nas, a bez nich ogród taki pusty. Gdzie nie